Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam Was na przepisy, czyli na foodbook. Pokażę Wam, co przez cały dzień będę dzisiaj jeść. Jestem już co prawda po śniadaniu, ale oczywiście je dla Was nagrałam. Dodało mi bardzo dużo energii, więc nagrywam dla Was dzisiaj ten film i też zabieram się za moje codzienne obowiązki. Mam nadzieję, że te przepisy przypadną Wam do gustu. Dajcie znać, czy któryś z tych przepisów już kiedyś może robiliście, jak Wam smakował, jeżeli macie jakieś swoje propozycje na ulubione śniadania, obiady, czy też kolacje, możecie mi śmiało pisać w komentarzach, ja się bardzo chętnie zainspiruję, dobrych przepisów nigdy u mnie wiele, więc możecie śmiało pisać, co u Was ostatnio gości na talerzu, ja Was zapraszam serdecznie do oglądania. Uprzedzam, jeżeli oglądacie mój foodbook pierwszy raz, to możecie się zdziwić, dlatego wolę wspomnieć już na samym początku. Ja jestem osobą, która je bardzo duże śniadania. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że po dużym śniadaniu czuję się przez cały dzień o wiele lepiej, mam więcej energii. Po drugie, nie mam w ciągu dnia napadów głodu. I po trzecie, wieczorami już albo nie jem kolacji, albo to jest mała kolacja, bo po prostu nie odczuwam już wieczorem zbyt dużego głodu. I tak to się sprawdza u mnie najlepiej, dlatego się nie zdziwcie, bo to śniadanie dzisiejsze jest naprawdę bardzo duże. Na pewno też Filip troszkę ze mną zje, mimo że już zjadł trochę swojego śniadania. Dzisiaj zrobiłam moją ulubioną szakszukę, natomiast dzisiaj wersja z fasolą, o której kiedyś Wam wspominałam. Pokażę Wam. To jest moja ulubiona fasola, którą kupuję w DM-ie, Canelini. Możecie oczywiście użyć jakiejkolwiek fasoli, jaką lubicie, jaką macie w domu. Ja bardzo lubię właśnie z tą białą fasolą Canelini. Podsmażyłam na oliwie z oliwek pomidory z czosnkiem, dodałam fasolę. Dosłownie chwilkę to razem podsmażyłam, na to dwa jajka, niestety to mi się rozpadło, a szkoda. I u góry jest bardzo dużo natki pietruszki, tutaj mam taką prostą sałatkę, też codziennie ostatnio mam fazę na sałatki, więc kontynuuję, bo bardzo mi to odpowiada. To jest nic innego jak miks sałat z połówką awokado i troszeczkę soku z limonki, zazwyczaj jak nie robię szakszuki, to właśnie mam tutaj do tego jajka, jakieś oliwki, suszone pomidory, jakiś dressing i to jest moje śniadanie, natomiast dzisiaj postanowiłam, że zrobię szakszukę, bo już dawno nie jedliśmy. Do tego mój ulubiony chleb z takimi różnymi ziarnami i tutaj też moje ostatnie odkrycie, czyli kawa z dodatkiem spiruliny, którą dodaje się do spienionego mleka. Więc coś takiego, posłodziłam sobie ksylitolem, bardzo mi ostatnio odpowiada do słodzenia kawy, to jest jedyny napój, który słodzę. No i tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie, zabieram się już za nie, bo jestem bardzo głodna. Dzisiaj na obiad mam tacos, już dawno nie jedliśmy i stwierdziłam, że w końcu muszę zrobić. Mam tutaj 5 takich malutkich tacos, one są wypełnione fasolą, którą podsmażyłam razem z kukurydzą, cebulą i czosnkiem na patelni. Do tego dodałam troszeczkę przypraw, sól, pieprz, papryka zwykła, papryka wędzona i kumin. Aha, i dodam jeszcze odrobinę pomidorowego pesto i to właśnie tak chwilkę, kilka minut podsmażałam na patelni i to jest wypełnienie, do tego jest awokado, a tutaj mam nic innego jak prosty taki dressing na bazie kwaśnej śmietany z dodatkiem limonki i natki pietruszki. I tutaj mój deser, zaczęłam go robić już wczoraj, bo jest to nic innego jak pudding chia, natomiast większość ludzi miesza nasiona chia po prostu jak z jakimś napojem owsianym, czy tam jakimś innym i tyle. I robi jakiś mousse na górę, natomiast ja stwierdziłam, że pomieszam sobie te moje nasiona chia ze skyrem truskawkowym i odrobiną mleka. Zostawiłam tak na noc i wyszedł naprawdę z tego bardzo taki gęsty pudding. Do tego na górze mam pół banana, jedno kiwi, płatki migdałowe i tutaj z boku mam zrobiony kolagen. Na kolację już tylko zupa. Dzisiaj będzie krem z dyni i marchewki. Wyszła mi mega gęsta ta zupa, ale nic nie szkodzi. Ja warzywa najpierw piekę w airfryerze, a dopiero potem dolewam bulionu, no ale przesadziłam troszeczkę z gęstością, ale nieważne, na pewno będzie pyszna, do tego trochę płatków migdałowych i szczypiorku. Mam nadzieję, że tutaj znaleźliście w tym filmie dla siebie jakąś inspirację, że spędziliście miło ze mną czas. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa!